Hej, witajcie, ja jestem Dragon i dziś pokażę wam, jak zrobić misję Morskie Opowieści. Także zaczynamy. Dobra, pomogę ci. Co mam dokładnie zrobić? W sumie to się nad tym jakoś specjalnie nie zastanawiałem. Może by mu uszkodzić sieć? Nie, to zbyt oczywiste i pewnie i tak weźmie jakąś zapasową. Może by go czymś struć? Czy zakład po prostu nie odbędzie się w takim wypadku innego dnia? Masz rację. Wiem, weź to i potnij mu trochę łódkę. To ta z mnóstwem sieci dookoła. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? A co jeśli coś się komuś stanie? Daj spokój, łódkę nie nabiera tak szybko wody. Zauważy, że coś jest nie tak i będzie musiał się poddać. Poza tym nie wypływamy daleko w morze. Wszystko będzie dobrze. A teraz idź i się tym zajmij tak, żeby nikt nie widział. I przypadkiem nie wygadaj nic Haroldowi. No i dobra. Czyli ta łódka z sieciami. Ta łódka z sieciami to będzie chyba ta. Lepiej poczekać z tym, aż się ściemni. No, to idziemy się przespać. Nie widzę i to by było na tyle. No to wracamy do niego. Idzichu, wstawaj. Wszystko gotowe. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Nie mogę się doczekać miny Harolda, gdy zobaczy, jak jego wspaniała łódź nabiera wody. Widzimy się jutro rano na plaży. Otrzymasz swoją nagrodę, gdy już wygram zakład. Dawaj, wstawaj, muszę się przespać. Wynocha! I nie ma łodzi. Trzeba mu pomóc! Nie wziął, zabił. Cholera! Jak do tego doszło? Chodź za mną! I ty mnie prowadzisz. Widzisz, co narobiłeś? Bierz ten mieszek i spadaj stąd. Gdyby ktoś pytał, to nic nie wiesz o całej tej sytuacji i nigdy nie gadaliśmy. To był twój pomysł. Myślałem, że przytniesz maszt, a nie kadło. Teraz to już bez znaczenia. Nikt nie może się dowiedzieć o tym, co zrobiliśmy. To zostanie między nami. Jednak czasami potrafisz myśleć, a teraz spadaj, zanim wpakujesz nas w jeszcze większe kłopoty. Nikomu tego nie powtarzaj. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku.